Witam serdecznie ponownie. Znajduję się teraz nad stawem, na którym byłem już 3,5 tygodnia temu i kręciłem ten film o pszczołach samotnicach. Jestem w tym samym miejscu. Wtedy nie pokazywałem, jak tu wygląda, więc teraz pokazuję okolice, w której się znajduję. Siedzę dokładnie w tym samym miejscu, w którym latało koło mnie wtedy dobra setka pszczół. Chciałem tylko pokazać, że nadal są tutaj norki pszczółek. O, proszę zobaczyć, ile ich tu jest, jedna koło drugiej. Jak są na kupie, latają tu w tej chwili tylko pojedyncze pszczoły samotniczki. Jak przyszedłem, to akurat było ich tu kilka, teraz żadnej nie widzę, ale norki są teraz dobrze widoczne. Podobne norki nieraz widzimy na grządkach. Właściwie ci, co mają ogródek, to zapewne już zapewne takie norki właśnie wczesną wiosną widzieli, no bo te pszczoły są właśnie wczesną wiosną najaktywniejsze. Jak będziemy mieć szczęście, to może jakaś przyleci i sobie tutaj usiądzie. Ale do rzeczy. Żeby nie przynudzać tylko o pszczołach, których teraz nie ma, a to są tylko norki. W każdym razie mamy tutaj pewną wiosenną roślinę, znaczy kwitnącą właśnie teraz w moich stronach, czyli w górach, nazywana moiczkiem, czy tam moickiem, różnie, prawda, zależnie od gwary jest nazywana, czyli mniszek lekarski albo mniszek pospolity. No, w późniejszym okresie oczywiście zwany też dmuchawcem, no bo owocuje, prawda, jako taki koszyczek, owocostan w postaci takiego bodajże koszyczka, jak dobrze myślę, albo baldaszku, nie, koszyczek to jest. W każdym razie w postaci koszyczka. I pospolicie jest oczywiście zwany mleczem, bo po przerwaniu z tych liści wydziela się oczywiście mleczny sok, czyli tak zwane mleczko. O, proszę, widać. Niewiele z nas zdaje sobie sprawę, że ten mleczny sok jest tak naprawdę kauczukiem. Mniszek lekarski jest jedną z roślin kauczukodajnych, czyli ten kauczuk naturalny, który można zobaczyć na jakichś tam filmach, że drzewa kauczukowe, prawda, w Brazylii gdzieś tam uprawiane, początkowo strzeżone wielką tajemnicą, prawda, nie można było wyprowadzić poza Brazylię nasion kauczukowca, które przez podstępem zostały przerzucone w inne części świata. W każdym razie niewiele osób sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę źródło kauczuku mamy również koło siebie. Tylko niestety jest to roślina, przynajmniej w takiej dzikiej formie, mało wydajna, co nie znaczy, że próby otrzymywania kauczuku nie były z takiego właśnie sobie mniszka lekarskiego przeprowadzane. No, inżynieria genetyczna, zobaczymy, co pokaże. Być może się pojawią na tyle wydajne odmiany mniszka, jeśli chodzi o kauczuk, że ta produkcja będzie w jakiś sposób opłacalna. No, póki co nie jest to sztuczne kauczuki, prawda, może pokażę ten staw, będzie ładniejszy widok, sztuczne kauczuki, prawda, z pochodne ropy naftowej, o, może tak to najkrócej nazwiemy. Jest tu koło mnie więcej fajnych roślin, tutaj sobie rośnie, to jest nie dereń, tylko to jest czeremcha, zwana w niektórych okolicach kocibą albo kosibą. Teraz za niedługo będzie kwitnąć, no i potem sobie zaowocuje takimi czarnymi, małymi pestkowcami. Właściwie kociba czaremka jest gatunkiem śliwy. Natomiast jeśli zerkniemy w dół, może nie powiedziałem jeszcze, że jest więcej roślin kauczukodajnych wokół nas, ale nie znaczy to, że wszystkie rośliny wydzielające białe mleczko produkują kauczuk. Co tu jeszcze mogę ciekawego pokazać, żeby nie przynudzać za długo? Może sobie śmieci czy nad wodą darujemy. Ale o, mamy gałązkę brzozową. Od niej też można coś fajnego powiedzieć. Proszę Państwa, kora pełni rolę barierową, tak? Ochronną dla drzewa. No to jak u nas, powiedzmy, skóra. Kora brzozy, ta biała warstwa, zawiera około 20-kilku% tak zwanej betuliny. Betulina jest alkoholem składającym się z pięciu pierścieni i pełni ona funkcję ochronną. Można zwrócić uwagę, że choć ta gałąź w środku jest już praktycznie zbutwiała, to kora ciągle wygląda bardzo dobrze.
A to właśnie z tego powodu, że ta betulina spełnia funkcję ochronną razem z kwasem betulinowym, którego tam jest kilkanaście razy mniej. Przede wszystkim jest tam betulina, trochę lupeolu i trochę kwasu betulinowego i jeszcze innych troszkę triterpenoidów. Co tu jeszcze można pokazać? Może drzewa po wandalach niekoniecznie, może śmieci niekoniecznie. Także dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że czyjąś wiedzę o mniszku i o kauczuku naturalnym wzbogaciłem. Być może się doczekamy czasów, że któraś opona będzie zawierać domieszkę kauczuku wyprodukowanego za pomocą mniszka. Nie widzę dokładnie co kręcę, bo mi się słońce odbija od ekranu, ale mam nadzieję, że będzie to dobrze. O, tu mamy następne mniszki. Także potencjał, że tak powiem, naturalny jest, tylko jeszcze kwestia opłacalności produkcji. Ok, dziękuję za uwagę.